stara fotografia dziadka, pamiętnik ze strychu, bilet do teatru sprzed 100 lat, kronika szkolna. To kopalnia informacji o przeszłości, o ludziach, których czasem już nie ma wokół nas. Warto o tę historię zadbać. Każdy z nas bywa archiwistą, gromadząc w domu rodzinne fotografie, stare listy, kolekcje znaczków. Ale nawet tu zbiory są narażone na zniszczenie lub zapomnienie. Archiwa społeczne powstają, by chronić takie materiały, odczytywać zapisane w nich losy i przekazywać je innym. Tworzą je ludzie, których łączy potrzeba zachowania śladów przeszłych wydarzeń, miejsc, osób. Są to niekiedy osoby prywatne, czasem grupy. Skuteczniej działają jako stowarzyszenia czy fundacje. Ich zbiory dotyczą różnych tematów. Może to być historia Raszyna, wioślarzy w Warszawie czy krakowskich emancypantek. Archiwiści społeczni gromadzą fotografie, dokumenty, wspomnienia, które są tak zwanymi nośnikami pamięci. Porządkują i opisują je. Zabezpieczają i digitalizują. Pokazują je w siedzibie lub w internecie. Dzięki aktywności archiwistów społecznych zbiory zaczynają żyć. Na wystawach, w dyskusjach, szkoleniach, konkursach, rekonstrukcjach czy też w publikacjach. Archiwa pomagają odnaleźć korzenie rodzinne, zrozumieć przeszłość, odbyć podróż sentymentalną, budować tożsamość społeczności lokalnych. Archiwiści społeczni włączają również innych w swoje działania. Zarażają ideą ochrony zbiorów, prywatnych, grup, organizacji. Ośrodek Karta chce pokazać wszystkie archiwa społeczne w Polsce. Na portalu archiwa.org jest ich już 450, a będzie więcej. Ośrodek ułatwia wymianę doświadczeń pomiędzy archiwami, nawiązanie współpracy, przekazuje archiwistom wiedzę i udostępnia materiały edukacyjne i darmowe narzędzia informatyczne. Jest rzecznikiem archiwów społecznych w Polsce. W jaki sposób możesz włączyć się w ruch archiwów społecznych? Zainteresuj się historią i poszukaj wokół siebie ciekawych tematów. Dołącz do ludzi, którzy się nimi zajmują lub pasjonują. Udostępnij swoje pamiątki rodzinne. Podziel się swoją wiedzą na temat zbiorów, które przekazali inni. Zostań archiwistą społecznym. Więcej informacji znajdziesz na www.archiwa.org.